Cześć, witajcie na kanale Spellbook. Dzisiaj witam się z Wami w takiej nieco dość eksperymentalnej formie. Ze względu na ten dziwny czas ja i Kacper nie mamy za bardzo możliwości się spotkać, więc pokażemy Wam, jakie książki przeczytaliśmy w marcu w nieco inny sposób. Mam nadzieję, że ta forma przypadnie Wam do gustu, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Cześć wszystkim, Marta zapewne Was już przywitała i wprowadziła w tematykę dzisiejszego filmu, dlatego ja już nie będę przedłużał, zaczynajmy. Pierwszą książką, którą skończyłem czytać w miesiącu marcu jest Pieśń Alison Krogon. Jest to czwarta księga Pelinoru. Książka dość ciekawa, mi się naprawdę spodobała, a na internecie jak patrzyłem, wydaje mi się, że jest dość mało znana. Opowiem o pierwszej książce, którą przeczytałem już wcześniej, ponieważ nie chcę zdradzać fabuły, a może ktoś nie przeczytał, a chce przeczytać. Pierwsza księga pod tytułem Dar opowiada historię 17-letniej dziewczyny o imieniu Merat, która została sprzedana wraz z matką do okrutnego sioła jako niewolnicę. Jej matka zmarła i dziewczyna jest osierocona. Jest nielubiana przez innych niewolników, uważana za czarownicę, przez co próbowali ją uśmiercić. Nie ma lekkiego życia. Aż pewnego dnia w siole pojawia się nieznajomy mężczyzna o imieniu Kadwan. Jest w ciężkim stanie. Jak się okazuje, widzi go tylko dziewczynka. Przyszedł on z zewnątrz i pragnie wziąć Merat z tego okrutnego miejsca do świata poza murami sioła. Czwarta księga, czyli ostatnia, jest świetnym zwieńczeniem całości. Ma bardzo fajne zakończenie, przynajmniej według mnie. Jak ktoś chce przeczytać, to niech czyta to trochę wolniej niż ja, bo przygoda naprawdę fajna i na koniec się żałuję, że się dłużej z tymi bohaterami nie pozostało. Pierwszą książką, jaką przeczytałam w marcu, były Wichrowe wzgórza Emily Brontë. Akcja tej powieści tak naprawdę skupia się na przestrzeni trzech pokoleń. Poznajemy historię Hatcliffa, który jako sierota trafia właśnie na Wichrowe Wzgórza do dość zamożnej rodziny. Tam nie jest do końca szczęśliwy. Jego, powiedzmy to, przyrodnie rodzeństwo, chociaż tak naprawdę nie łączą ich żadne więzy krwi. Traktują go w całkiem odmienny sposób. Hindley nie znosi Hatcliffa. Za to z Katarzyną łączą go szczególne relacje. Oboje tak naprawdę są takimi buntownikami. A z czasem między nimi zaczyna rodzić się coś poważniejszego. To była dla mnie o tyle specyficzna książka, że nie zżyłam się z bohaterami. Nie byłam w stanie, raczej nie są do polubienia, przynajmniej według mnie. Akcja tak naprawdę rozgrywa się między dwoma domostwami. Właśnie Wichrowymi Wzgórzami i Drozdowym Gniazdem. Więc tak naprawdę jesteśmy zamknięci w takiej małej społeczności. Historia zawiera w sobie pewną dozę tajemniczości. Jest też dość brutalna. Czytałam gdzieś, że w czasach współczesnych autorce nie przyjęła się zbyt dobrze. Może też właśnie przez to. Na pewno znajdziecie tutaj motyw niespełnionej miłości, zdrady, zemsty. Więc jeśli lubicie takie klimaty i powieści klasyczne, w których akcja nie pędzi raczej, to myślę, że to jest historia dla Was. Mnie nie zachwyciła aż tak bardzo, ale myślę, że na pewno zapadła mi w pamięć. Można powiedzieć, że tak naprawdę równolegle z Wichrowymi Wzgórzami czytałam też rok 1984 Orwella. Chociaż teraz można by pomyśleć, że przeczę sobie z poprzedniego filmiku, sobie samej, którą mówiła, że nie czyta kilku książek naraz, ale jak widać są pewne wyjątki, zwłaszcza jeśli chodzi o lektury. Poza tym tą książkę słuchałam na audiobooku. Jest to książka na pewno ważna. Może nawet zaryzykuję stwierdzenie, że którą powinien przeczytać każdy, albo przynajmniej zapoznać się z ogólnym zarysem historii. Głównym bohaterem powieści jest Winston Smith, członek partii pracujący w Ministerstwie Prawdy, która o ironio zajmuje się fałszowaniem prawdy. Winston tak naprawdę powoli buntuje się przeciwko wielkiemu bratu.
zaczyna prowadzić pamiętnik, co no już jest uważane jako przejaw buntu. Samo myślenie może być niebezpieczne, ponieważ no, to też uważane jest za zbrodnię. Winston jest człowiekiem, który chce żyć w miarę normalnie. Chce móc spotykać się z ukochaną kobietą i nie przejmować się tym, że w każdej chwili może zostać aresztowany. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co stworzył tutaj Orwell. Wszystko jest tutaj dopięte na ostatni guzik. Mamy bardzo dokładnie wytłumaczone, jak działa władza totalitarna. Mamy też obraz życia w takim państwie. Pojawiają się nowe terminy, takie jak nowomowa czy myślozbrodnia. No, żałuję, że nie omówiliśmy tej książki w szkole. Teraz myślę, że opowiem Wam nieco o Wilczerce, Katrin Randall. Mam nadzieję, że tak się to czyta. Myślę, że warto sobie na samym początku powiedzieć, kim są ci wilczerzy. Otóż to są osoby, które zajmują się odswajaniem wilków. Powiedzmy, że jakiemuś arystokracie znudził się ten wilk, po prostu go nie chcą, więc chcą, żeby wrócił do swojego naturalnego środowiska. I tym właśnie zajmuje się Fio wraz z jej matką. Odswajają wilki. Cała akcja rozpoczyna się, kiedy Fio i jej matkę nachodzą w domu żołnierze carskiej armii. Żądają, aby zaprzestały odswajania wilków, ponieważ zabijają zwierzęta w lasach cara. Chcą, żeby mordowały wilki. One się oczywiście nie chcą na to zgodzić, co no, przysparza im nie lada problemów. To, co mnie zdziwiło w tej książce, to takie naturalistyczne, realistyczne, nie chcę powiedzieć opisy, bo to jest jednak książka dla młodszego odbiorcy i one tutaj nie są wcale rozległe. Ale zdania, no jeśli gdzieś polała się krew, no to po prostu pisze. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. To też nie oznacza, że ta książka jest jakaś brutalna. To nie tyczy się tylko takich scen. Myślę, że młodszemu odbiorcy jak najbardziej może przypaść do gustu główna bohaterka, no, która jak na te swoje 13 czy 14 lat jest naprawdę odważna. Fabuła nie jest skomplikowana, a według mnie no, bardzo ciekawa. Choć końcówka była moim zdaniem nieco za bardzo uproszczona. Akcja drugiej książki, którą udało mi się przeczytać w tym miesiącu, osadzona jest w zimnym, pokrytym śniegiem Litwasie. Mowa oczywiście o Mocy Srebra autorki Naomi Nowik, która ma polskie korzenie. Jest to fajna, baśniowa książka, której bohaterami są głównie dziewczyny. Jedną z nich jest Miriam, jest to córka lichwiarza, który jednak nie umie odbierać należnych mu długów, przez co rodzina dziewczyny jest biedna, a sama matka jest schorowana. To dotknęło dziewczynę i stwierdziła, że to ona przejmie rolę ojca i będzie zbierała należyte im długi, co okazało się całkiem dobrym posunięciem, ale czy na pewno? Dzięki jej staraniom rodzina dziewczyny na nowo stała się bogata, jej matka wyzdrowiała, jednak zaczął się nią interesować pewien król, król starzyków, czyli takich lodowych istot z innego świata. Drugą bohaterką książki jest Wanda, która pracuje u Miriam jako służąca, aby spłacić dług swojej rodziny. Jej matka nie żyje, ma tylko ojca oraz dwóch braci. Wanda radzi sobie bardzo dobrze z obowiązkami służącej. Miriam z czasem postanawia nauczyć ją liczyć, dzięki czemu dziewczyna może za nią iść i zbierać długi. Poza tym jej życie jest naprawdę ciężkie i dochodzi w nim do pewnego dość drastycznego momentu. Książka ta naprawdę mi się podobała, mimo że były w niej momenty, w których mi się nudziło. Jednak mogło być to spowodowane tym, że czytałem ją dość późno i po ciężkim dniu zdalnej nauki. Myślę, że jeszcze pozostaniemy w tych nieco mroźniejszych klimatach, ponieważ jeszcze może coś powiem słówko o Zimie Czarownicy Katrin Arden, ponieważ skończyłam tą książkę właśnie w marcu. O fabule tutaj za dużo nie opowiem, no bo to już jest jednak trzecia część i ostatnia tej trylogii. Pierwsza oczywiście to jest Niedźwiedź i Słowik i Dziewczyna Zwierzę, tak? No jestem tak naprawdę oczarowana całym tym klimatem tej trylogii, tą baśniowością, niezwykle barwnymi postaciami, które nam są no,
pewien sposób tak dawkowane. Uwielbiam wszystkie czarty, domowniki, historie, które się tutaj pojawiają. No myślę, że jeszcze nieraz przeczytam tą historię. No i bardzo Wam ją polecam. Naprawdę, jeśli lubicie takie baśniowe klimaty, to jest na pewno coś dla Was. A więc nadszedł czas na moją trzecią książkę, którą przeczytałem w miesiącu marcu. Jednak zanim do niej przejdziemy, krótka zagadka. Kto to jest? Bóg piękna, muzyki, słońca, wyroczni, syn Zeusa i Leto, pochodzi z Olimpu? Wiecie już? Tak, oczywiście chodzi o Apolla. A książka ta wyszła spod pióra, chociaż teraz to już pewnie spod klawiatury, Ricka Riordana i nosi tytuł Ukryta wyrocznia z serii Apollo i boskie próby. A więc przenosimy się do świata, który jest mi już bardzo dobrze znany, do świata Percego Jacksona. Jednak w tej książce głównym bohaterem będzie tytułowy Apollo, który został strącony z Olimpu, z czego sam nie wie za bardzo dlaczego. Już na pierwszych kartkach książki wpada w tarapaty, z których wybawia go młoda dziewczyna o imieniu Meg. Książka ta mi się naprawdę podobała. Ja bardzo lubię wszelakiego rodzaju mitologię, dlatego z miłą chęcią sięgam po takie publikacje. Jednak gdybym miał oceniać, uważam, że pierwsza książka z serii Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy była ciekawsza. Jednak nie przekreślamy tej serii, czytamy dalej. Naprawdę książka pierwsza była ciekawa, ja już zacząłem czytać drugą. Akcja się rozwija, myślę, że będzie równie dobra. Ja w miesiącu marcu przeczytałem 4 książki i ostatnią z nich była lektura szkolna, na której temat się nie będę wypowiadał, ponieważ ja osobiście nie lubię czytać lektur szkolnych. Nie sprawia mi to żadnej przyjemności. Czytam je po prostu, bo muszę. Dlatego ja się z Wami już żegnam, a Marta przygotowała dla Was jeszcze kilka pozycji. Witam się z Wami tak naprawdę jeszcze raz w inny dzień, ponieważ mam jeszcze 2 książki do pokazania. Pierwszą z nich jest Mała Dorit Karola Dickensa. Nie będę jej tu chyba pokazywać. Książka z biblioteki, którą wypożyczyłam, jak jeszcze chodziliśmy do szkoły. Historia tak naprawdę rozpoczyna się, kiedy Arthur Clennam wraca z Chin do Londynu. Wcześniej jeszcze był na kwarantannie, ale przemilczmy to. Wraca do Londynu, do domu, do swojej matki, która jest trudną kobietą. Tak naprawdę jest uziemiona w jednym pokoju. Porusza się na wózku. Tam Arthur oznajmia jej, że nie chce już prowadzić rodzinnego biznesu, a kobieta jest niepocieszona. Trzeba przyznać, że jej postać, jak i tego całego domu, jest tak naprawdę dosyć tajemnicza i przerażająca. Sam Arthur nie rozumie do końca, jaka jest rodzinna tajemnica. Potem poznaje małą Dorit, czyli Amy, która pracuje jako szwaczka. Arthur śledzi dziewczynę, jest ciekawy, dlaczego jej matka ją zatrudniła. Okazuje się, że dziewczyna wchodzi do więzienia Marshalsea. Tam Arthur poznaje historię rodziny. Jej ojciec już tak naprawdę od ponad 20 lat przebywa za murami więzienia, a Amy się tam wychowała. William Dorit został skazany za długi i nie jest tak naprawdę w stanie tego spłacić. Arthur postanawia w jakiś sposób dowiedzieć się o zadłużeniach tego człowieka i pomóc rodzinie. Mamy tutaj tak naprawdę całą gamę ciekawych postaci, niektórych bardzo karykaturalnych, na przykład urzędników. Arthur to tak naprawdę człowiek bardzo honorowy, a mała Dorit to wzorowa córka, która nie ukrywajmy, daje się bardzo wykorzystywać, ponieważ jej brat i siostra wcale jej nie pomagają, wiodą taki próżniaczy tryb życia. W książce mamy zarysowaną nieudolność rządu i urzędników. Arthur biega chociażby po takim ministerstwie przelewania z pustego w próżnię.
Już sama nazwa tak naprawdę wiele nam mówi. Urzędnicy są oburzeni, że on tak naprawdę śmie się czegokolwiek dowiadywać. Więc jeśli interesują Was takie tematy, to myślę, że to jest książka jak najbardziej dla Was. Warto zaznaczyć, że to jest pierwszy tom i ja przeczytałam, nie przeczytałam drugiego. I wcześniej obejrzałam też serial, więc jeśli nie zamierzacie czytać książki, to myślę, że warto zapoznać się chociażby z serialem, który no myślę, że jest bardzo dobrze zrobiony. I ostatnią książką, jaką przeczytałam w marcu, była Duma i uprzedzenie, czyli jeden z moich ukochanych klasyków. Ja tą książkę czytałam wcześniej ponad rok temu, tak mi się wydaje, ale no już wcześniej chciałam ją sobie odświeżyć, zwłaszcza, że jeszcze przed ponownym jej przeczytaniem obejrzałam też kolejny raz serial z 95, tak mi się wydaje, i film z 2004. No tak, chyba tak. I mamy tutaj historię wychodzenia za mąż, ale nie tylko, ponieważ myślę, że z tej książki też wypływa taka lekcja, żeby nie oceniać ludzi po pozorach, zwłaszcza po tym, co się o nich słyszy. Historia rozpoczyna się tak naprawdę tym, że do sąsiedztwa sprowadza się bogaty pan Bingley. Pani Bennet ma na wydaniu 5 córek, więc no jest to nie lada wyzwanie. Nie są bogaci, a chce, żeby wyszły dobrze za mąż. Próbuje namówić pana Beneta, aby odwiedził pana Bingleya, a tym samym dał córkom możliwość poznania tego mężczyzny. Nie chcę tak naprawdę nic więcej zdradzać. Też ograniczyłam się do powiedzenia tego, co piszę tutaj z tyłu. Myślę, że historia jest na tyle ciekawa, żebyście się z nią zapoznali sami. Jest to kolejna książka, w której mamy bardzo ciekawe i barwne postaci. Nawet sama pani Bennet i jej córki, które są no tak naprawdę różne, a no, większa część z nich jest mało inteligentna. Powiem jeszcze tylko, że no, poznanie pana Bingleya rzeczywiście wywróci życie rodziny tak naprawdę do góry nogami. Myślę, że był to ciekawy miesiąc czytelniczy. Tak naprawdę na żadnej z pozycji się nie zawiodłam. Mam nadzieję, że kwiecień też taki będzie. Teraz się z Wami żegnam i do następnego razu.